Dzień dobry Państwu, Tomasz Piątek, portal Arbinfo, dostępny na stronie arbinfo.pl. Na portalu Arbinfo jest nowy artykuł o Marianie i Rosji. Kim jest Marian? To jest Marian. Marian to prezes NIK. Najwyższej Izby Kontroli. A równocześnie właściciel hotelu dla prostytutek w Krakowie. Tak, proszę Państwa. Oto i one. One i szef Najwyższej Izby Kontroli. Właściciel hotelu prowadzonego przez gangsterów. Nawiasem mówiąc, hotel nie płaci podatków, co powinno trochę niepokoić szefa najwyższego organu kontrolnego w Polsce, który dba o finanse państwa również. Sprawa wyszła na jaw, ale Marian nie chce podać się do dymisji. Choć go prezes Kaczyński bardzo, bardzo, bardzo prosi. No, weź się, Marian, mówi prezes do prezesa NIK-u. A prezes NIK-u i właściciel burdel kamienicy niestety nie chce przestać być prezesem NIK. Marian, jak widać, czuje się bardzo mocny. Mocniejszy nawet od tego pana. I tu się pojawia pytanie, kto stoi za Marianem? A nawet co stoi za Marianem? Tak się składa, że w lutym 2018 roku Marian ukrywał przed polską opinią publiczną aferę, pranie rosyjskich brudnych pieniędzy w Polsce. Rosyjskie pieniądze prał bank BZWBK, bank prezesa, a teraz premiera Morawieckiego, który wówczas był prezesem zarządu tego banku. O rosyjskich powiązaniach, a dokładnie kremlowskich powiązaniach premiera Morawieckiego przeczytają Państwo w tej książce Morawiecki i jego tajemnice. Dowiedzą się Państwo, że Mateusz Morawiecki ma liczne, pośrednie, ale bliskie i istotne powiązania z tym panem, z Michałem Friedmanem, najbogatszym oligarchą kremlowskiej mafii. Oto Mateusz Morawiecki i to, co go wiąże z Michałem Friedmanem. Tych powiązań istotnych i bliskich w książce można znaleźć co najmniej trzy. Tak wygląda konstelacja, w której lewituje premier Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to nie koniec. Wróćmy do Marian. Marian. Przez 9 lat Marian współpracował z tym panem, z Jarosławem Klimczakiem, skądinąd doktorem szkoły policyjnej w Szczytnie. Obaj panowie współpracowali razem w Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska IMKA. Nawiasem mówiąc, nie byli wtedy wcale już młodzi. I co dalej się działo z panem Klimczakiem? W 2014 roku pan Klimczak planuje masowo ściągać Rosjan do Polski. Jako szef warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej planuje wydawać polskim firmom certyfikat przyjazności dla Rosjan. Proszę Państwa, proszę to sobie wyobrazić. Certyfikat Rosjo przyjazności. Certyfikat rusko-drużebności. Tu na dole spróbowałem narysować
dwugłowego orła. To jest symbol rosyjskiego imperium. Dodam, że to nie jest symbol Rosji w tej chwili. Rosja ma w tej chwili inną flagę i my nie mamy w tej chwili żadnego konfliktu z Rosją i z Rosjanami. My mamy w tej chwili wojnę hybrydową z Kremlem, który jest też wrogiem wielu uczciwych Rosjan. Rosja to wspaniały i wielki kraj dręczony przez tyranię Kremla. Nie mamy nic przeciwko Rosji, natomiast nie podoba nam się pomysł odbudowy rosyjskiego imperium, którego symbolem jest ten dwugłowy orzeł. Wróćmy teraz do burdel kamienicy Mariana. W burdel kamienicy Mariana w Krakowie dwie firmy prowadzi jego syn, Jakub Banaś. Jakub Banaś, który zarządza też państwową firmą zbrojeniową Maskpol. Nawiasem mówiąc, doprowadził ją zresztą do upadku. Skąd Jakub wziął się w Maskpol? Jakuba do Maskpolu wprowadził ten pan, Władysław Piasecki, syn sowieckiego agenta Bolesława Piasecki. Syn i wychowanek. Można powiedzieć, że ojciec przyświecał tutaj. Wzór ojca, jego wzorce, jego ideologia skrajnie nacjonalistyczna przyświecała synowi. A skąd Władysław Piasecki wziął się w firmie Maskpol? Otóż Władysława Piaseckiego do Maskpolu wprowadził ten pan. Tak jest, Antoni Macierewicz. O jego związkach z tym panem, sowieckim agentem, nacjonalistą i faszystą Bolesławem Piaseckim, nacjonalistą i faszystą, który wysługiwał się komunistom, o związkach Macierewicza z tym panem i jego rodziną można przeczytać w tej książce. Macierewicz, jak to się stało. Wracając do naszego Mariana, jak widać, w jego działalności przyświeca mu ten pan. Ten pan, którego wpływ na Polskę w tej chwili jest ogromny i sięga Najwyższej Izby Kontroli, jak również pewnej burdel kamienicy w Krakowie. Państwo zapewne mogą pomyśleć, że to nieprawdopodobne ze względu na to, że oficjalnie rosyjsko-polskie stosunki dyplomatyczne są niemalże zamrożone. Można więc powiedzieć, że na poziomie oficjalnym nasz rząd pokazuje lub próbuje okazać wrogość wobec Rosji. Jednak tam, gdzie nie ma normalnych stosunków dyplomatycznych, powstaje pustka i tę pustkę wypełniają agenci. Agenci zwerbowani, agenci służb, agenci wpływu. Mówiła o tym wielokrotnie była ambasador Polski w Rosji, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Mówiła o tym, że brak stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją, nasze udawanie, można tak powiedzieć, że Rosja nie istnieje, ułatwia Rosji sprawę. W stosunkach dyplomatycznych Polska jest zawsze w jakiś sposób partnerem, może mniejszym, może słabszym, ale jest partnerem dla Rosji, prowadzi z nią rozmowę. Gdy Polska nie prowadzi takiej rozmowy, wtedy staje się pasywnym narzędziem manipulowanym przez agentów Rosji. Jesteśmy zwolennikami dyplomacji, twardej dyplomacji z putinowską Rosją, twardej, ale jednak dyplomacji. W tej chwili oczywiście o tym nie możemy sobie nawet pomarzyć. Mamy rząd, który, jak wykazał znakomity dziennikarz śledczy tygodnika Polityka Grzegorz Rzeczkowski, mamy rząd, który rządzi z łaski Putina dzięki aferze taśmowej z 2014 roku, która pomogła Jarosławowi Kaczyńskiemu wygrać wybory parlamentarne, a która była operacją rosyjskich służb specjalnych. To musi się zmienić. Wiem, że po wyborach parlamentarnych, które teraz znowu wygrał PiS, może nas ogarniać zniechęcenie, ale nie możemy się poddawać. Nie możemy pozwolić na to, żeby Polska była zabawką Kremla.
Nie możemy na to pozwolić, musimy się mobilizować, musimy zrobić wszystko, żeby uratować przynależność naszego kraju do cywilizacji zachodniej. Do cywilizacji zachodniej, w której nie do pomyślenia jest, żeby właściciel burdel kamienicy, hotelu dla prostytutek niepłacącego podatku, był szefem najwyższego organu kontrolnego w państwie. Dziękuję bardzo.